Cześć, witajcie. Kolejny raz na kanale mtbxc.pl. Ja się nazywam Tomek i zapraszam Was na pierwszy w tym roku program cykliczny. Dzisiaj zaczynamy od wiadomości wczoraj z wyścigu przełajowego EKZ Cross Tour w Szwajcarii. To był wyścig klasy C1. No i ten wyścig wygrała Jolanda Neff z Cross Racing Team, a Magda Sadłecka zajęła 15 miejsce. Kolejne starty Jolandy, kolejny jakiś sukces na przełajach, więc są coraz większe apetyty może na Puchar Świata, a może na Mistrzostwo Świata. No to by było coś. Poczekamy, zobaczymy. Teraz czas na odrobinę sprzętu. I jakby to powiedzieć, ten news nie jest sponsorowany. Co prawda my jakoś tam współpracujemy z Decathlonem, ale ten news nie jest sponsorowany. Właśnie chodzi o Decathlon. Dzisiaj rano na stronie internetowej Decathlonu można obejrzeć ich wyprzedaż, przeceny na różne rowery. No i jeden rower przykuwa największą uwagę. Chodzi o Chaussé Ultra 940 AF na Ultegrze DI2 i cena za ten rower po przecenie 38% wynosi 4999 zł, więc no nawet jak nie jesteś fanem Decathlonu, to można kupić ten rower po to, żeby mieć trochę dobrych bebechów z tego wszystkiego. To jest rower na aluminiowej ramie, ale i tak jest na DI2 poniżej 5000 zł, więc no kto pierwszy, ten lepszy chyba, bo długo ten rower na magazynie pewnie nie będzie leżał. Trzeci news i ostatni to jest taki, że nie wiem, czy czujnie śledzicie nasz kanał, czy nie, ale jeśli nie, to zobaczycie sobie gdzieś tutaj jakieś powiadomienie w rogu. Wczoraj opublikowaliśmy moje podsumowanie sezonu 2017. W sumie to jest tam najwięcej wyników naszych reprezentantów całego sezonu, no i jakieś takie inne najważniejsze newsy. Wideo trwa chyba 12 albo 13 minut, ale jeśli ktoś jest ciekawy tak dokładnie tego, co działo się w zeszłym roku, to polecam sobie. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek programu cyklicznego w tym roku. Dzięki za oglądanie i na koniec mam do Was jeszcze małą prośbę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to zróbcie to. Wtedy będziecie dostawali powiadomienia o nowych filmach. Będziecie dostawali zawsze powiadomienia, jak będzie nowy odcinek tego programu cyklicznego. A dla nas też to będzie jakiś tam odzew, że chcecie to oglądać i że mamy dalej to robić. No i jest to jakaś tam fajna rzecz przy rozwoju kanału na YouTube. Nie zawracam Wam więcej tymi rzeczami głowy. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia pojutrze. Cześć!